W dzisiejszym odcinku customuję kompa w motyw skina z Counter-Strike'a Global Offensive Asimov. Zobaczcie, jak będzie wyglądał. Tak jest, moi drodzy, to już trzeci komputer, który tworzę we współpracy z Black Energy Drink. Jak już z intro i z miniaturki wiecie, będzie to komputer inspirowany jednym z najpopularniejszych w sumie skinów z Counter-Strike'a Global Offensive, czyli skinem Asimov. Teraz widzicie przebitki, jak wcześniej przygotowywałem obudowę, ponieważ ona standardowo była czarno-pomarańczowa, a jak niektórzy z Was wiedzą, w Asimowie głównym kolorem jest biały, no i dodatki pomarańczy i czarnego. Ale zanim to oczywiście wszystko się stanie, to w pierwszej kolejności złożę tą całą budowę, ponieważ wygodniej będzie mi motyw narzucić, gdy już wszystko będzie w jednej całości. Składaj. Mamy gotową obudowę, pomalowana na biało, złożone wszystkie części, tak jak tu widzicie, i powiem Wam, że nawet na biało wygląda całkiem ciekawie, mogłoby to tak zostać. Ale tak jak mówiłem na samym początku, będzie to w motywie skina z Counter-Strike Global Offensive, czyli Asimov. Więc jak na projekcie widzieliście, będzie tutaj sporo pasów, do tego wykorzystam najprawdopodobniej taśmę papierową, żeby te pasy potworzyć, i do tego jeszcze wykorzystam oczywiście farbę czarną i pomarańczową, bo to główne kolory. No i zobaczymy, czy w miarę te pasy będą dobrze wyglądały i czy będzie to się oczywiście wszystko dobrze trzymało. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized jumping with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized jumping with our underwear out, like they're bringing anything to the table, bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits, limited dissonance and missing classic shit, I know that you're feeling it, first time I'm proud of my selfish decisions, couple people did me dirty but I'm clean, ain't even mad proof, karma is a bee, we all do bad things, when it comes back it bites up. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, squeeze, key the indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, squeeze, key the indoors when we're throwing down. Teraz mogę Wam pokazać, jak jeden bok już się prezentuje i powiem Wam, że mimo tego, że motyw jest całkiem prosty, to jak dla mnie, kurczę, bardzo fajnie ta obudowa wygląda. Na razie, w tym momencie, bo jeszcze dokładamy przód i coś do środka, tak żeby urozmaicić jeszcze bardziej cały ten motyw. Można powiedzieć, że obudowę w sumie mam już pomalowaną. Teraz przejdę do wycięcia na folii dodatkowo właśnie hasła King of the Night, które będzie z jednej strony obudowy na szybie, bo akurat tam, gdzie są kable, to nie dawałem żadnych dodatków w poprzednich dwóch komputerach, więc w tym postanowiłem, że wrzucę. Na laserze właśnie przygotowałem też już sobie logo Black Energy Drink i też małą wrzutkę właśnie King of the Night, co trafi też na obudowę. W międzyczasie przychodzą mi jeszcze pomysły. Przygotowałem kilka dodatkowych tabliczek, które umieszczę w obudowie i wytnę je na laserze razem z grawerem. I wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Zrezygnowałem z C4, a zrobiłem coś innego, bo wydaje mi się, żeby aż tak mocno tego przepychu nie było, ale z delikatnymi dodatkami myślę, że będzie to dobrze wyglądać. I za chwilę zobaczycie, jak wygląda całość.
I możecie zobaczyć, że przygotowałem właśnie tabliczkę Boom Headshot, Celownik i Eat, Sleep, Game, Repeat. A gdzie będzie, to zobaczycie. I kolejny pomysł, który chcę zrealizować, to to, że mam akurat tutaj imitację granatu, imitację naboi i mamy tutaj właśnie dosyć sporo miejsca, gdzie moglibyśmy to wszystko poukładać, nie żeby to akurat na stałe było, ale bardziej jako ozdoba w komputerze i tutaj w tym miejscu chciałbym właśnie poukładać te wszystkie naboje, które tutaj mamy, tutaj postawić naszego granata, dodać kilka tutaj jeszcze naboi, no i tutaj dojdzie nam jeszcze właśnie jeden plate taki ozdobny, żeby pociągnąć cały ten motyw, który mamy tutaj na obudowie. Komputer skończony, to chodźcie teraz zobaczyć, jak wygląda. I tak właśnie prezentuje się skończony customowy komputer w motywie skina Asimov z Counter-Strike'a Global Offensive. Tego kompa Black Energy Drink wrzuca dla Was do zgarnięcia. Wszystkie linki i informacje macie oczywiście w opisie, wbijajcie i sprawdzajcie. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwonka, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony skin z Counter-Strike'a. Na razie, trzymajcie się, cześć!